w kinie, no nie mogło nas zabraknąć na tym festiwalu i nie mogło zabraknąć tak wspaniałej kobiety, która zagrała w absolutnie rewelacyjnym filmie Chłopi. To można powiedzieć, że jest namalowany film, a ty grasz Ewo wspaniałą Dominikową. Wróciliście z Toronto, z festiwalu, tak, gdzie ten film został bardzo przyjęty. Przepraszam, nie zapominajmy o Shakirze, która towarzyszy nam w tej rozmowie. Ona sobie tam daje radę, ważne, żeby... żeby jej nie przeszkadzać za dużo. Słuchaj, masz jeszcze ten jet lag, bo dopiero co wróciłaś. Dopiero co zostawiłam całą torebkę moją na plaży ze wszystkimi dokumentami. Dziękuję ci bardzo, że zabrałam. Że zabrałaś, bo zaczęłam się trochę denerwować. Co ze mną? Ale powiedz, czy to było rzeczywiście tak wspaniałe przeżycie oglądać to z tamtą publicznością na tym festiwalu? No muszę cię o to zapytać, no bo jednak jesteś na świeżo z tymi emocjami. To chyba jest trochę inaczej niż jednak tutaj. Nie wiem, jak będzie, jak dzisiaj będę to przeżywać, bo będę już widziała. Natomiast to było pierwsze po 4 latach oczekiwań, bo tak naprawdę to już sobie myślałam, że już może, nie wiem, może nie to gdzieś to zostanie odłożone. Bo się może tego nie można tego skończyć. Wiem, że Dorota i Hugh ciągle nad tym pracują, ciągle jeszcze zmieniają sceny, więc to była jedna z wersji i pamiętam, to było wielkie przeżycie, ponieważ to jest tak, festiwal wielki, no, międzynarodowy, wielkie gwiazdy, czerwony dywan, więc cała podróż, tam przygotowania. Ja miałam po prostu przygodę taką, że się spóźniłam na ten główny dywan, bo po prostu miałam problem, czy założyć czarną kreację, czy czerwoną. Prawdziwa kobieta. Prawdziwa kobieta, bo miałam dwie. Ale to było naprawdę taki zwariowany, że taksówka gdzieś nas wiozła naokoło. Dostałam telefon od Shona, producenta, że gdzieś są, ale już nie zdążyłam dowiedzieć się gdzie, więc ja byłam na górze, więc tego wspólnego zdjęcia nie mam, ale już potem sobie nie żałowałam i już sobie tą ściankę ograłam. Tak jak mogłam. Ważne jest... No właśnie, sam ten odbiór filmu, co ty usłyszałaś? Wiesz, to było też takie, że myśmy byli na tej scenie, byliśmy, wiesz, było trochę Polonii, było wśród widzów trochę Polonii, ale jednak to była publiczność międzynarodowa i głównie kanadyjska i amerykańska. Ludzie mówili, że to jest coś, czego nie widzieli do tej pory, że to jest magiczne, że tego się w ogóle nie ogląda jak animację, to się ogląda jak normalny, fabularny film. Nie ma oddechu, nie ma chwili na oddech po prostu. I ja też tak jak to odbierałam, no oczywiście to jest taki egoizm zawsze aktorski, patrzę, co tam zostało wycięte i mogę szczerze powiedzieć, że nie zauważyłam, żeby coś było, a potem Dorota mi właśnie po projekcji powiedziała, wiesz, tam jest jeszcze jedna scena, którą ja na razie usunęłam, ale jak tam jedziecie z Boryną na tym i tam jeszcze o tych interesach opowiadacie. No ja mam taki swój też sukces, że jednak miałam mniej lecieć, ponieważ trzykrotnie próbowałam dostać się do samolotu i pierwszy raz miałam lecieć wcześniej i okazało się, że ja nie mam wizy, tej e-wizy. Drugi raz ten lot, w którym miałam lecieć, już siedziałam w lunch roomie i nagle się okazało, że oni go kasują, ten lot. Więc wróciłam dwa razy do domu i mój chłopak mówił, ale słuchaj, no ja nie mam zamiaru być twoim kierowcą, tylko cię zawozić i przywozić co z tobą. No więc teraz rzucam monetą, czy lecieć, czy nie lecieć, no bo myślę, że może być jakieś ostrzeżenie, tak, że to jest jakiś znak. Że nie powinna. Że nie powinnam. No ale nic, no zadzwoniłam do mojej wróżki prywatnej, ona mówi, nie, nic ci nie grozi, leć. Ewo, takie przygody, wiesz. Z przygodami i ze wspaniałymi emocjami, ale to jest film, który, no tak jak powiedziałeś, że nie ma chwili na oddech. Tak. Ale wróćmy trochę do momentu, kiedy wy go kręciliście. No bo przecież wiadomo, że to jest animacja, ten film został namalowany, pomalowany klatka po klatce przez malarzy, ale wy go musieliście zagrać. Tak, no normalnie to były normalne zadania. Tak jakbyśmy grali taki, wiesz, film fabularny i nawet powiem szczerze, że oglądałam przed pomalowaniem i mówiłam, ojejku, jak pięknie, jakie to światło, jakie to... I tak sobie pomyślałam, że przecież gdyby istniały dwie wersje tego, jedna malowana, a druga taka rzeczywista, to by było też wspaniale, ale ja myślę, że wtedy nie byłoby tego czegoś, nie byłoby tego stylu, tego ich dotknięcia tego, a poza tym...
No to już jest naprawdę, to jest wielka sztuka, no namalować. Ja tak pamiętam, że Dorota do mnie zadzwoniła i mówi, czy ja się sobie podobam po namalowaniu. Ja mówię, to ja jeszcze ładniej wyglądam niż przed. Bo to też, ja byłam na tym planie, jak graliście w wielkiej hali i mieliście też specjalne, troszkę inne makijaże pod to, że potem będziecie malowani, prawda? Tak, one tak. Były co, mocniejsze, bardziej zarysowane? Były mocniejsze, no bo tak naprawdę no, nie powinniśmy się malować jako kobiety wiejskie, tak. Prawda? To, ale ten makijaż chyba był po to, żeby później to jakoś mieć kanwę do tego malowania, tak mi się wydaje. I rzeczywiście no myśmy trochę posłużyli jak takie żywe obrazy, tak? Mm-hmm. A no to jest niesamowite uczucie, że potem jak po premierze mieliśmy takie spotkanie właśnie z tymi częściowo malarzami, którzy tam z Ukrainy byli, oni mówili, no ja cię znam twoją twarz bardzo dobrze, bo tyle miesięcy cię mam. No tam były wielkie problemy, ponieważ jeszcze wybuchła wojna, więc ja myślę, że oni mieli tyle trudności. Ale też mi się zawsze wydaje, że im więcej jest przeciwieństw, tym potem jest większa nagroda, bo jak się o coś tak bardzo walczy i się daje całego siebie, to potem jest smak tej wygranej czy nagrody jest po prostu jeszcze większy, bo jak się tak coś dostaje łatwo, to wiadomo. Prawda? A zawsze tak masz w życiu, że wolisz walczyć o coś, niż dostawać na tacy? Ja na ogół walczę o coś. Ja nie należę do tego typu kobiet, które leżą w wannie i piją szampana, wiesz. Ja sobie muszę do tego szampana, wiesz, zasłużyć. Ale i myślę, że to wolę, wiesz, bo często jestem pytana, po co ty tak jeszcze cały czas coś czego szukasz, co tak pracujesz? Ja mówię, ja to robię dla siebie, ja to robię dla innych, dopóki jeszcze ktoś chce, tak. Żebym to robiła. I myślę, że jestem też przykładem tego, że wiesz, ja miałam naprawdę jeszcze jeden problem, ponieważ ja w tym czasie, kiedy był festiwal, miałam spektakle, mojego przedstawienia, które reżyserowałam, w tym grałam główną rolę. I moi widzowie zrozumieli. Zrozumieli, no może byli zawiedzeni. Poprosiłam koleżankę o zrobienie zastępstwa i też bardzo to przeżywałam, ponieważ no wiadomo, że to już nie jest ten sam kształt, jest to coś innego. I moi fani do mnie też pisali, że ale dlaczego? Dlaczego nam to zrobiłaś? Ja mówię, dlatego, że czasami są rzeczy, które zdarzają się tylko raz. Właśnie raz. I ja mówię, a już w mojej sytuacji myślę, kiedyś odmówiłam mnie pojechania na festiwal wenecki, kiedy tu właśnie dostałam w Gdyni nagrodę. Za Bellissime, to może warto przypomnieć sobie tak sentymentu, potem pojechałam do Wenecji. I miałam próbę generalną, jakąś zwykłą. I mówię, ja nie mogę tego kolegom zrobić. Dyrektor mówi, nie ma takiej możliwości, żebyś pojechała. Ale byłam wtedy zależna od kogoś. A teraz nie jestem zależna od nikogo. Sterem żeglarzem, okrętem. Ale w każdym razie, jeżeli to jest... Jeżeli to jest walka o coś, to tak było. Walka o coś i jeżeli to jest taki... Jeżeli mam taką okazję, to też chciałam moim wszystkim kolegom podziękować bardzo, że jakoś zrozumieli i pomogli. Chociaż Antek Pawlicki to mi w ogóle nie może wybaczyć do dziś. Antku, drogi, Antku, wybacz. Proszę cię. Ewo, zagrałaś Dominikową. Jaka jest ta kobieta? Jaką ją sobie wymyśliłaś? Jaką ją ustaliliście? No bo przecież Raymond napisał swoje, ale jednak wasza historia te akcenty przesuwa. Wiesz, kiedy pani, która przed rozpoczęciem filmu tam ze strony kanadyjskiej zapytała mnie, jak się przygotowywałam do roli, to powiedziałam, że tak właściwie nie musiałam się za bardzo przygotowywać, bo gram silną kobietę. Czyli po prostu Dominikowa to ty. Po prostu trochę, znaczy może nie mam takiej, aż takiej w sobie takiej, no czegoś takiego, bo jednak zawziętości, takiego wyrachowania, bym powiedziała, bo ja nie wiem, czy ja bym moją córkę pchnęła świadomie w ramiona takiego wdowca, no może, no w końcu gra to Mirosław Baka, którego lubię.
Mirkowi byś go... Mirkowi może. Ale nie Borynie. Nie Borynie. I tego nie masz, i tego wyrachowania. Nie, no tak, to absolutnie nie, bo uważam, że... Zresztą, ja myślę tak, że to, że Jagna, która ma tą wrażliwość i ma tą taką, wiesz, to zbiera te piórka, te wycina te, że ona ma taką anielskość, bym powiedziała, trochę taką w sobie. Aurę, i aurę, tak. I taką, zresztą świetnie to gra Kamila. Urzędowska. To myślę, że po prostu ona nie wiedz, ona na początku chyba w ogóle nie zdawała sobie sprawy, co to dla niej znaczy. Ale też no, obudziło się w niej inne uczucie, nieszczęśliwie akurat, że w rodzinie, tak. więc sytuacja dosyć... Natomiast matka, która umie tak przymknąć oko, tak, bo przecież wiedziała dokładnie. Tak. Wiesz, gdyby opowiedzieć więcej historii o Dominikowej, no to można by dodać, że ona taką sama była kiedyś, więc taką tak jak... Myślę, że... taką trochę femme fatale, więc ona... Wiesz, to doświadczenie zebrała i tak sobie myśli, kiedy mówi tam na koniec, miłość przemija, a ziemia zostaje. No, to jest... Ale to jest to wyrachowanie też, nie? To jest to jakieś nastawienie kompletnie no inne. Tak, no miłość oczywiście może przeminąć, ale to, co przeżyjesz, to też zostaje w tobie. To ja bym się tu trochę może tak do końca nie utożsamiała z tym zdaniem, przesłaniem, tak. Ponieważ, no bo co z tego, że masz te pieniądze, masz, posiadasz, masz tą ziemię, jak nie masz nic, nie masz miłości, nie masz czegoś, prawda? Czyli to ja tutaj trochę stoję, to tak do końca nie utożsamiam się. Ale myślę, że w sensie takim, jak ja jestem postrzegana jako aktorka, że ciągle takie mocne, silne kobiety. Od początku, od dziewcząt z Nowolipek, kiedy tak właśnie to ta Kwiryna była taka przy ziemi trzymająca się. Pamiętam. Więc tak, więc myślę, że... A potem trochę odbiłam, pożeglowałam sobie po innych morzach. Wróciłam do tej klasyki i na przykład, wiesz, jestem z siebie dumna, że już nie pociągnęłam tematu w sensie na przykład Kogla Mogla, tak. Ponieważ właśnie po przeczytaniu kolejnej części piątej już stwierdziłam, że to naprawdę nie ma sensu i jeśli to moja postać już nie ewoluuje i tam nie ma, to powiedziałam sobie, dziękuję. Dość. Możesz sobie na to pozwolić, o czym powiedziałyśmy wcześniej. Mogę. Ewo, ale też ten film, ci chłopi, był niezwykły w realizacji. Powiedziałyśmy już o tym studiu, powiedziałyśmy o wielkim zielonym studiu, czyli Grinie, no tak, Grinie, że musieliście grać troszeczkę w sposób teatralny, wyobrażając sobie to, co jest za wami, bo potem zostało namalowane. Ale ten film to wspaniałe układy choreograficzne, które podejrzewam, że były niezwykle też ćwiczone. Trudne, ćwiczone i w pracy, i mastershoty, które też wymagały bardzo wielkiej precyzji. Jak ty to wspominasz? Lubisz takie? Jest to dla ciebie wyzwaniem? Jak wyglądało to na tym planie? To jest tak, że ja czasami przyjeżdżałam na plan i w ogóle nie wchodziłam, ponieważ na plan, bo czekałam, ponieważ to były ćwiczenia, próby i to było uchwycenie czegoś i to szapoba, bo ja uważam, że lepiej jest zrobić coś precyzyjnie i do końca i są efekty tego. Tych scen choreograficznych, tańców, no to była ta zbiorówka, bo ja nie miałam jakiejś takiej solówki, to więcej tak, się natańczyłam w Tańcu z Gwiazdami, jeśli mam porównać, słuchaj. No ale zbiorówkę tę jedną jest. Ale ta zbiorówka, to przygotowanie, kiedy to było naprawdę tak jak w teatrze, jakbyś po prostu miała grać za chwilę spektakl i premierę, więc... Całe przygotowanie tych, którzy nacierali, my w środku, po kolei, co kto ma robić. Pamiętam, tutaj byliśmy, ja miałam takie ochraniacze, bo przecież tam padałam i zabijałam, wałkiem zostałam zabita. Tak. Obok mnie, pamiętam, była Dorota, która trochę tam padała na mnie raz tak, raz tak. To było bardzo niebezpieczne. Dorota Stalińska. To było dosyć takie niebezpieczne i to wymagało takiej naprawdę gotowości, takiego aktorskiej techniki, no co tu dużo mówić.
No i jak gdyby zapamiętania kolejności działań, jasne, że najpierw biorę, ta upada, ci wchodzą, tu jeszcze tam był jakiś dialog. Tak jak mówisz, rzemiosło aktorskie. Rzemiosło, tak jak kiedyś, ja opowiadał mi, już nie pamiętam, któryś z kolegów, jak na planie u Hasa, jak cały dzień ćwiczyli jedną scenę i to był master shot i jak się ktoś pomylił, no to dawaj od nowa, tak, było, tak? Tak, więc, tak. Więc, to więc było podobnie. To było podobnie, ale ja myślę, że to potem, to pracuje i to bardzo pracuje na całość wtedy. No bo jest taki film, nie wiem czy wiesz, amerykański, zdaje się, nakręcony w Ermitażu, godzinny, tylko z jednego tak, ujęcia. One take, tak, po prostu. Tak. Także... No to kręci się jak w teatrze, tak, a efekty są, no, w przypadku chłopów rzeczywiście przepiękne. Do tego fantastyczne kostiumy, muzyka. Wiesz co mi się też że mnie się wydaje, znaczy nie wydaje, tylko jak ja odebrałam ten film, kiedy na koniec ona... Nie mówmy, no ale wiadomo co urodzi. Wiadomo, tak. I że on szalenie jest współczesny. Tak, właśnie też miałam takie poczucie, że to nie jest opowieść taka, która się zdezaktualizowała. To, że to po prostu jest uniwersalna historia. Jeżeli, no przecież tak jak każda historia o miłości, o śmierci, o miłości, o zdradzie, jest uniwersalna, bo się zdarza w każdym czasie od czasów pre historyczny. Tak, to prawda. Ja myślę, że to opowiadanie o tym losie, a poza tym jak tam jest pięknie pokazany cztery pory roku, jak przyroda. Rytm. Ale wiesz, umówmy się, czytanie chłopów było lekturą szkolną i nie należało do moich jakichś, no to mogę to powiedzieć. Naprawdę? A ja uwielbiałam chłopów. Nie gada. Naprawdę. Nie. Ja po prostu omijałam te opisy przyrody. Co tutaj gra, rolę, wiesz, kluczową. No po prostu, no wiesz, jeden nie lubi to, drugi to, tak. Nie była to moja. Natomiast ta akcja, no to gdzieś tak jest na mój temperament. No. Natomiast tutaj to się w to wszystko, no bez tego to nie ma, to malarstwo. To, no nie bez kozery Dorota jest. Shakira, ty nie miałaś się odzywać. Shakira, a grała kiedyś Shakira w filmie? No jak to, w dwóch koglach moglach grała. To ona była? Ona była. Jakoś niepodobna. Nie, no bo zmieniła się, no też ma swoje lata już, no o tak. No właśnie, no, tak. Wiadomo, że no i gra w jednej reklamie też, także ona nie. Jest aktorką. Czasem też na planie siedziała pod stołem i naprawdę umiała. No w każdym razie... Wracając do współczesności, do uniwersalnej historii, o której zaczęłyśmy mówić. Właśnie. Bo to powiedziałaś o tym, że to jest ponadczasowe i ponad... o tym rytmie czterech kur. O rytmie przemijania, no tak, bo ja myślę, że my generalnie żyjemy w bardzo takich ciekawych czasach, że możemy poszukiwać jako twórcy, dotykać różnych granic, znaczy przekraczać te granice, dotykać różnych światów, prawda? I uważam, że dotknięcie tego świata, który no, trochę był zapomniany, no to ze względu na to, że okej, Raymond był noblistą, no ale równie dobrze można by było zrobić film o noblistce, o Szymborskiej, tak, prawda? Może ktoś kiedyś zrobi, nie wiem, może jest już, no, nie, mogę nie wiedzieć, no tego możemy nie wiedzieć. No w każdym razie dotykamy różnych światów, chcemy o tym opowiedzieć, ale też mamy taką trudność, że jest taki czas, że jest tego tyle, że jest taki nawał tych tematów, informacji tego wszystkiego. I sztuką jest dokonywać wyborów, tak, ja myślę. Ale to jest bardzo ładne, ale też sztuką jest dokonywać wyborów i przenosić się w taki magiczny świat, który wy nam dajecie. Taki świat, którego teoretycznie nie ma, a jednak cały czas gdzieś może nas dotykać. Tak, i że tak naprawdę, bo ja sobie dopiero zdałam sprawę teraz jak podróżowałam, bo to moja Toronto to nie była jedyna, tylko mój przystanek, ten festiwal, tylko pojechałam jeszcze do rodziny. Ponieważ na festiwalu widziałam tylko chłopów, bo już na nic innego nie było czasu, bo były te zajętości, wywiady i taki ciężki czas dosyć. Więc tam z rodziną poszłam na dwa filmy.
jeden Indiana Jones, bo mam zaległe. I sobie tak siadłam w tym fotelu z popcornem i sobie pomyślałam o magii kina, o tym, że jestem w czyimś świecie i tak naprawdę dopiero po tym, że no to my jednak służymy naszym, wiesz, no ja jako aktorka służę, jestem widzą. Reżyser stwarza magię i przenosi nas, i mówię nas, pomyślałam sobie, jestem zwykłym zjadaczem, jestem zwykłym zjadaczem chleba, jestem w tym kinie, czuję się cudownie, tak? No, no trochę o to chyba w tym kinie chodzi, rozmawiamy chyba na festiwalu filmów tak, z kolei fabularnych no więc ja myślę, i też wczoraj oglądałem ten film, mówię, Janka Cholubka. No cofnął w te czasy, które ja pamiętam, kiedy ja studiowałam, kiedy był ten ciężki czas, kiedy ten, i że właśnie to jest wielki szacun dla reżyserów, dla w ogóle ludzi kina, no bo przecież to nie tylko reżyser, ale i operator i cały ten, że my jesteśmy w jakiejś sprawie i czasami może ktoś tego nie rozumie. Może mój chłopak to mówi zawsze, ale ja sobie, po co ty tyle pracujesz? Po co ty jesteś nieobecna? Ciebie nie ma, bo dzisiaj też rozmawiałam z Łukaszem, też autorem muzyki. On mówi sobie, no nasi bliscy, no my mamy wielkie dziękuję dla nich po prostu, ponieważ nas nie ma w tym czasie. Tak, nie ma was ciałem, nie ma was też duchem, tu. No bo o to chodzi, że cały czas jesteś w świecie, cały, które tak, stwarzasz. Cały czas myślisz o tym, że coś może jeszcze tam poprawić, coś zmienić, coś. Także jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji. Ja myślę, że ja jestem szczęściarą. No i słuchaj, to jest bardzo piękna puenta naszej rozmowy, ale muszę cię jeszcze zapytać, jak ty się czujesz w tym roku na festiwalu, bo już sama wspomniałaś o tym, że przecież jesteś laureatką tego festiwalu, dostałaś tę nagrodę przed laty. No ale w tym roku, nie wiem, masz taki czas, żeby obejrzeć jakiś inny film, dobrze się tu poczuć, popływać w Bałtyku. Wiesz, dzień zaczynam od pływania, to jest na 100% i od spaceru, ona jest wykończona, jak widać. Dzisiaj nie będę miała chyba specjalnie czasu, bo dzisiaj będzie po raz kolejny nasz pokaz. Jutro są jakieś zajęcia, ale chciałabym jeszcze zobaczyć tego Kosa, tak? No, film o Kościuszce. Chciałabym zobaczyć film Glińskiego Roberta, ale niestety muszę pojutrze wyjechać, bo lecę do Londynu z moimi spektaklami. Po co ja tyle pracuję, ponieważ tam czeka na mnie Polonia w Londynie, żeby obejrzeć Berka Upior w Moherze, też spektakl, który ja wyreżyserowałam, w którym ja gram, więc myślę, że co zrobić? No wspaniale, tak jak powiedziałaś wcześniej. I to myślę, że na festiwalu w Gdyni jest akurat bardzo ładną puentą, że wy stwarzacie te światy, wy stwarzacie rzeczywistość, w której my na chwilę możemy jako widzowie się znaleźć. I zanurzyć. I dzisiaj możemy zanurzyć się w świat chłopów. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu ten film polecam. Ze wspaniałą Dominikową, ale też wieloma innymi fantastycznymi kreacjami. Och tak, tam chyba wszyscy zagrali po prostu powyżej. Więc właśnie wszyscy tam grają wspaniale. Mam ciarki cały czas, jak mówię o tym filmie, więc bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Tak. Ale dziękując Ci jeszcze chciałabym od naszego partnera wręczyć Ci prezent. Bardzo proszę. To od naszego partnera programu. Tam sobie zobaczysz. Coś tam jest. Coś tam słuchajcie, jest no na jak to mówią. Będziesz mogła sobie, jak Czy wrócisz z tego Londynu, będziesz miała też tak ładną bluzeczkę jak ja. bardzo. Ci tak, no. Kochanie. Kocham prezenty. I to jest, to jest naprawdę przyjemność. Nie znam tej firmy do tej pory, ale ją poznasz. Czas na to, żeby poznać. Dziękuję prawda? Ci bardzo. Ewa Kasprzyk na festiwalu w Gdyni. Zapraszamy na chłopów. Dziękuję Ci bardzo. Shakira też dziękuję bardzo. Shakira, ty byś chciała też coś, żeby jakąś może dla Ciebie, jakąś sukieneczkę, jakąś coś tam firma uszyła Ci. Uszyje. Uszyje Ci, no ale ona nie lubi, no nie. Mimo, że jest dziewczynką i to też jest piosenkarką. No to... Dla Shakiry nie będzie. Dla Shakiry nie. Tak? Stawiamy kropkę. Dziękujemy bardzo. Naprawdę bardzo, bardzo.